Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Chyba jest dobrze. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Organizatorom dziękuję za zaproszenie na kolejne 6 już dni Darwina, wrocławskie dni Darwina. Niemal dokładnie 35 lat temu w tym budynku, leżę na parterze, odbywał się egzamin połówkowy pierwszego roku psychologii. Egzamin połówkowy z anatomii układu nerwowego człowieka. 96% studentów oblało ten egzamin. Pamiętam to tak dobrze, bo byłem jednym z uczestników tego egzaminu. Proszę Państwa, później jeszcze był egzamin z fizjologii układu nerwowego. On był jeszcze trudniejszy. I to był właściwie, to były dwa, może spośród czterech egzaminów, które były zmorą dla studentów psychologii. Kolejne to była jeszcze statystyka i metodologia badań. Być może było to wyjątkowe dla mojego roku psychologii, ale później miałem możliwość obserwowania również studentów, których sam uczyłem przez kilka lat na Uniwersytecie Wrocławskim. I oni również, te kilka pokoleń, miało dość poważne problemy ze zrozumieniem funkcjonowania biologicznej strony psychiki człowieka. Potem jeszcze uczyłem przez wiele lat w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Wydziale Zamiejscowym Wrocławskim i ci studenci również mieli dość spore problemy. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że dość często słyszę rewelacje, które ówcześni studenci psychologii, którzy mieli takie problemy z zaliczeniem podstawowych przedmiotów związanych z biologią człowieka, obecnie głoszą twierdzenia, które są przełomowymi twierdzeniami, jeśli idzie o dziedziczenie, jeśli idzie o biologię funkcjonowania człowieka i tak dalej, i tak dalej. W psychologii pojawiają się od czasu do czasu takie fale, na których, niczym ten surfer na zdjęciu, unoszą się kolejni psychologowie ze swoimi odkryciami. Jedna z takich fal to była fizyka kwantowa, która została zaadaptowana do tłumaczenia zjawisk związanych z zachowaniem człowieka. Powstały takie koszmarki różne, jak psychologia kwantowa na przykład. Nawiasem mówiąc, w Polsce są jedni z czołowych przedstawicieli, są nawet tacy, którzy się próbowali habilitować z psychologii kwantowej. Oczywiście wielu z tych psychologów zostało neuronaukowcami i głosi teraz twierdzenia dotyczące neuronauki. Natomiast ta kolejna fala, ta ostatnia chyba fala w psychologii, która ma związek z innymi naukami niż psychologia, to jest epigenetyka. Epigenetyka, czyli nauka o tym dziedziczeniu, nie wiem jak to dobrze wyrazić, żeby tutaj tych biologów, którzy siedzą na sali, nie zbulwersować, ale to jest ta nauka o dziedziczeniu tych zmian, które zachodzą pod wpływem środowiska, oddziaływań środowiska, a nie wyłącznie na podstawie tego, o czym mój przedmówca tutaj przed chwilą bardzo obszernie mówił. I proszę Państwa, pojawiły się w prasie, w polskiej prasie zagranicznej, pojawiły się takie oto nagłówki, artykuły z udziałem oczywiście psychologów, część z nich pisana przez psychologów. Wiesz, że może cię dręczyć strach dziadka lub ojca, bo dziedziczymy wspomnienia poprzednich pokoleń. Zdaniem naukowców dziedziczyć można nie tylko wygląd czy cechy budowy ciała, lecz także wspomnienia i uczucia. Również Newsweek opublikował artykuł o tym, jak dziedziczymy lęk po przodkach. Gazety lokalne, takie jak na przykład Gazeta Pomorska, możemy odziedziczyć lęki, podatność na zaburzenia nastroju.
ale również media zagraniczne, jak choćby BBC News, donoszą o pamięci przekazywanej pomiędzy pokoleniami. To stwierdzenie jest nieco bardziej delikatne i bardziej ostrożne, ale też można się domyślać, co za nim stoi. Proszę Państwa, wszystko to stało się za sprawą kilku myszy, a właściwie kilku myszów, bo badano, w tych badaniach uczestniczyły wyłącznie samce myszy. Myszy, które wąchały kwiaty wiśni, a dokładnie związek chemiczny zawarty w zapachu kwiatów wiśni. I podczas tej czynności wąchania kwiatów wiśni eksperymentatorzy udzielali tym myszom bardzo intensywnych, bardzo negatywnych szoków elektrycznych. A więc warunkowali je negatywnie na zapach kwiatu wiśni. Oczywiście w badaniach była grupa kontrolna. Były myszy, które wąchały kwiaty wiśni bez negatywnych bodźców, bez kojarzenia tego z negatywnymi bodźcami. I później badano potomstwo tych myszów, właściwie potomstwo myszów z samicami, które nie były drażnione prądem, które nie były warunkowane w ten sposób. Co się okazało? Okazało się, że nawet do dwóch pokoleń, a więc kolejne pokolenie synów i wnuków tych myszów, tak źle traktowanych przez eksperymentatorów, zachowały większą wrażliwość na zapach kwiatów wiśni, a także badania anatomiczne pokazały, że mają więcej receptorów, ci potomkowie tych myszy drażnionych prądem, mają więcej receptorów odpowiedzialnych za wykrywanie tego właśnie niebezpiecznego, bo dla tych osobników ten zapach oznaczał niebezpieczeństwo. I to jest badanie, które wstrząsnęło światem w zasadzie. No, bo to jest badanie, które pokazało, że właściwie jeśli tak jest, jeśli myszy są w stanie przekazać pozagenetycznie, bo tutaj nie mieliśmy do czynienia z żadnymi zmianami genetycznymi, przynajmniej związanymi bezpośrednio z tym zapachem i z tymi receptorami, jeśli są w stanie przekazać, no to proszę Państwa, oznacza to nic innego jak powrót do idei Lamarcka. Bo oto dziedziczymy w pewien sposób cechy nabyte. Rzeczywiście to badanie to jest jedno z najbardziej cytowanych badań naukowych, a przynajmniej w obszarze nauk biologicznych ostatniej dekady. Ono było opisywane i przez Nature, i przez Science, i przez mnóstwo różnych innych mediów i doprowadziło właśnie do tej fali w psychologii, do tej epigenetycznej fali, albo do kulminacji tej epigenetycznej fali, na podstawie której mówimy o dziedziczeniu traum przodków. No więc, i przypomnę krótko ideę Lamarcka. Jean-Baptiste Lamarck miał taką koncepcję, twierdził mianowicie, że jeżeli organizmy nabywają pewnych cech, ilustrował to na przykładzie, słynnym przykładzie żyrafy, która wyciąga szyję coraz bardziej po coraz bardziej odległe pożywienie. W związku z tym ta szyja jej się coraz bardziej wydłuża. Później żyrafy przekazują tak nabyte cechy swojemu potomstwu. Rodzą się kolejne żyrafy już z dłuższymi szyjami i w ten sposób następuje ewolucja. No, dokładnie tak jak u myszy, które wąchają kwiat wiśni kojarzony z niebezpieczeństwem i przekazują wrażliwość na ten kwiat, na ten zapach kwiatu wiśni następnym pokoleniu. Oznaczałoby to, że jesteśmy z powrotem, stoimy przed dylematem, czy Darwin, czy Lamarck.
i jak te fakty związane z dziedziczeniem cech nabytych pogodzić z teorią Darwina. I tutaj musimy wprowadzić pojęcie epigenetyki. Czym jest epigenetyka? Żeby to wyjaśnić w miarę prosto, porównajmy DNA do orkiestry. Jeżeli DNA jest orkiestrą, to ta orkiestra może zagrać bardzo wiele różnych utworów. Może zagrać Święto Wiosny Strawińskiego, może zagrać Symfonię Beethovena i szereg innych utworów. Oczywiście ta orkiestra nie zagra prawdopodobnie, a przynajmniej w wersji oryginalnej, utworów pisanych na orkiestrę dętą, czy utworów pisanych na jazzowy big band, więc ma pewne ograniczenia. Prawdopodobnie nie zagra też utworów na instrumenty, których w składzie tej orkiestry nie ma. I to jest DNA. Czym jest epigenetyka? Epigenetyka to jest dyrygent, który decyduje na podstawie partytury, którą ma przed sobą, decyduje o tym, w którym momencie zagra jaki instrument, z jaką intensywnością i co. I od tego będzie zależeć, jaki kształt przyjmie ostatecznie orkiestra. Przepraszam, utwór, który zagra orkiestra. A więc DNA, nasze DNA, które nosimy w sobie, czy DNA tego rzepaku, o którym kolega przed chwilą opowiadał, czy jakiekolwiek inne, to jest szereg potencjalnych możliwości, które są modyfikowane przez swego rodzaju partyturę. Tą partyturą jest właśnie epigenetyka, oddziaływanie czynników środowiskowych, które działa w ten sposób, że pewne geny włącza lub wyłącza. Nie zmienia ich, one zawsze są takie same, chyba że podlegają mutacji, czy tym innym subtelnym zmianom, o których mój przedmówca mówił. Natomiast epigenetyka to są takie włączniki, które powodują, że dany gen podlega ekspresji bądź jest wyciszany. Dyrygent potrafi przez cały koncert nie dać ani razu sygnału waltorniom, żeby zagrały. Waltornie siedzą. Waltornie nie biorą udziału w koncercie. Bądź zagrają raz jeden dźwięk. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, gdyby nie te procesy epigenetyczne, to komórka, zapłodniona komórka jajowa, dzieląc się, tworzyłaby zlepek dokładnie takich samych komórek. Procesy epigenetyczne powodują, że już blastocysta, którą widzicie Państwo na zdjęciu, już jest formą zróżnicowaną. Bo proszę zwrócić uwagę, z tego samego DNA powstają komórki naszej wątroby, powstają komórki naszego mózgu, powstają komórki naszego naskórka, czy naszych włosów, czy paznokci. O tym, że one się różnicują w taki czy inny sposób, decyduje właśnie epigenetyka. To środowisko, w którym ta zapłodniona komórka jajowa się znajduje, to wewnętrzne środowisko, które włącza i wyłącza pewne geny i powoduje, że różnicują się one tak, a nie inaczej. Oczywiście to w bardzo dużym skrócie i uproszczeniu, dlatego biologów przepraszam, jeżeli pewne uproszczenia. Zależy mi na tym, żeby przeciętny odbiorca tego wykładu miał wyobrażenie o tym, jak działa proces epigenetyczny. I proszę Państwa, te procesy są szczególnie wyraźne u roślin. Dlaczego one są takie wyraźne u roślin? Szacuje się, że taki podstawowy proces epigenetyczny, którym jest metylacja genów, ich jest więcej tych procesów, ale ta metylacja jest takim najczęstszym, że u roślin mniej więcej
Około 30% materiału genetycznego jest zmetylowane. Czyli można powiedzieć, że około 30%, znowu upraszczając w pewien sposób, że około 30% materiału genetycznego jest powłączana bądź powyłączana przez czynniki środowiskowe. W związku z tym ta kukurydza, którą Państwo widzicie na zdjęciu, prawdopodobnie ma dokładnie ten sam materiał genetyczny, natomiast jest w różny sposób zmetylowana, ten materiał jest w różny sposób zmetylowany i fenotyp, który obserwujemy, jest tak bardzo różny, pomimo tego, że materiał genetyczny jest dokładnie ten sam. Dla porównania mówi się, że u ssaków około 5% tylko materiału jest zmetylowanego, a u człowieka, uwaga, zaledwie 2%. Takie są różnice. To jest zresztą argument, który czasami historycy przywołują na rzecz tego, na rzecz obrony Lamarcka. Lamarck, który był ewolucjonistą, jakby na to nie patrzeć, który dał też podwaliny do badania procesu ewolucji, był z wykształcenia botanikiem i zajmował się botaniką przez całe życie. Dlatego obserwował głównie rośliny i te rośliny troszkę go zwiodły, dlatego że te rośliny są tak bardzo zróżnicowane epigenetycznie w przeciwieństwie do zwierząt. Darwin jednak koncentrował się bardziej na zwierzętach i przez ten jak gdyby przypadek, być może to właśnie wyjaśnia, dlaczego Lamarck nie wpadł nigdy na koncepcję doboru naturalnego, taką, na jaką wpadł Darwin, natomiast udało się to Darwinowi. Ale to oczywiście jest taka nieco poboczna dygresja. Wróćmy do myszy. Czy wnioski wyprowadzone Jean-Baptiste Lamarck, czy wnioski wyprowadzone z tego eksperymentu na myszach są uzasadnione? Czy rzeczywiście możemy mówić w tej trzeciej fali psychologii, że dziedziczymy traumy naszych przodków, dziedziczymy wspomnienia, dziedziczymy uczucia, urazy i tak dalej, i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, pierwsza podstawowa rzecz. Mianowicie, podobnych badań nie prowadzono nigdy na ludziach. To są badania eksperymentalne, ze względów etycznych tych badań na ludziach się nie da prowadzić. Jedyne rzetelne... No, etyczne też, no bo straszyć ludzi przez całe życie czymś, żeby sprawdzić, czy ich dzieci będą się również bały, nie jest dobrym pomysłem. Jedyne takie dobrze udokumentowane, rzetelne badania na ludziach, ale to są badania kohortowe, to nie są badania eksperymentalne, więc one nie przesądzają o przyczynie i skutku, niestety, bo tylko eksperyment jest w stanie to rozstrzygać. Były prowadzone na potomstwie kobiet, które przeżyły tak zwaną zimę głodu w 1944-45 roku w Holandii. To był okres bardzo, bardzo dużego głodu. Później okazało się, kiedy badano ich potomstwo, że część tego potomstwa, tych kobiet, które były w ciąży w czasie tej zimy głodu, miały zmodyfikowany, zmetylowany, nie zmodyfikowany w sensie genetycznym, tylko w sensie epigenetycznym, gen odpowiedzialny za metabolizm tłuszczów. I rzeczywiście to potomstwo miało właśnie skłonność do tego, żeby gromadzić, odkładać tłuszcz bardziej niż grupy porównawcze. To jest chyba jedyne w miarę sensowne badanie na ludziach, które pokazuje, ale tylko ten jeden czynnik związany z tym jednym genem, konkretnym genem. Nie ma tu nic o uczuciach, wspomnieniach, traumach i tak dalej. Mówimy tylko i wyłącznie o metabolizmie tłuszczów. I proszę Państwa, żeby zastanowić się, czy te wnioski są zasadne, to należałoby sobie odpowiedzieć na kilka pytań.
Po pierwsze, kiedy zachodzą te procesy epigenetyczne, które być może mogą zostać przekazywane następnym pokoleniom. Otóż one w przypadku zwierząt zachodzą wyłącznie w sytuacji gametogenezy, czyli powstawania spermatogenezy i oogenezy, czyli w momencie powstawania komórek rozrodczych żeńskich, męskich i ewentualnie w czasie incepcji zarodka. I to jest właściwie jedyny moment, kiedy może dochodzić do takich zmian epigenetycznych w tych komórkach. Myszy, które były drażnione prądem, bezpośrednio rozmnażały się w krótkim okresie po, czy w trakcie tych eksperymentów. Żeby mówić o dziedziczeniu traumy dziadka, który przeżył Oświęcim na przykład, to musielibyśmy założyć, że dziadek rozmnożył się w tym Oświęcimiu, że zapłodnił komórkę jajową jakiejś kobiety. To warunki brzegowe, to jest jeszcze mnóstwo innych, które powinny zostać spełnione, ale to jest jedyny moment, kiedy mogą te zmiany zostać w jakiś sposób przez organizm zachowane. Nie mówię zapisane, bo to źle się skojarzy z modyfikacją materiału genetycznego. Więc to jest jedyny moment, kiedy może dojść do takich procesów. No, to jest jeszcze mocno problematyczne, dlatego że zapłodniona komórka jajowa podlega czemuś, co moglibyśmy nazwać takiemu formatowaniu albo resetowaniu. Ta komórka mianowicie jest czyszczona ze wszystkich metylacji i graniczy niemal z niemożliwością, żeby te metylacje, które miały miejsce przed zapłodnieniem, przed incepcją tej komórki rozrodczej, żeby one zostały zapisane, bo to jest taki mechanizm biologiczny, który pozwala wyczyścić właśnie naleciałości środowiskowe. Więc musiał być naprawdę bardzo silne zmiany, bardzo mocno odporne właśnie na ten proces formatowania, żeby one w trakcie, przed zapłodnieniem, w trakcie zapłodnienia, przed incepcją komórki jajową, żeby one przetrwały w tejże właśnie komórce. Mówimy cały czas o ludziach, o ssakach. No i teraz kolejna rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę, no to jest kwestia porównywania zwierząt i ludzi. Oczywiście my jesteśmy zwierzętami. W sensie biologicznym jesteśmy bardzo podobni do zwierząt. Ale niestety gatunki, szczególnie jeżeli wchodzimy na takie niuanse rozumienia funkcjonowania gatunków, różnią się bardzo mocno między sobą. Proszę Państwa, podstawowa sprawa. Czy komuś z Państwa udało się kiedykolwiek złapać mysz ręką? A zastanawialiście się kiedyś dlaczego? No przecież to jest dużo bardziej prymitywny organizm. Potrafimy wymyśleć łapkę na myszy i tak dalej, ale spróbujcie wpuścić do pomieszczenia mysz i człowieka. Mysz zagoni człowieka na śmierć. I człowiek nie złapie tej myszy. Dlaczego? Dlatego, że układ nerwowy myszy jest zgoła odmienny od układu nerwowego człowieka. Mianowicie w dendrytach myszy znajduje się dużo więcej kanałów jonowych, które są odpowiedzialne za prędkość przepływu impulsów. I układ myszy działa mniej więcej tak, jak Porsche w porównaniu do syrenki, gdzie syrenką jest układ nerwowy człowieka. Coś za coś, bo my dzięki powolnemu przetwarzaniu tych impulsów nerwowych jesteśmy w stanie kumulować i brać pod uwagę dużo większą liczbę informacji. U myszy te procesy przebiegają bardzo szybko, bardzo błyskawicznie, ale to jest spowodowane różnicą w budowie układu nerwowego. W przypadku
tego wąchania tych konkretnych kwiatów wiśni trzeba wziąć pod uwagę też jeszcze jedną rzecz, że to był konkretny związek chemiczny, za którego recepcję odpowiedzialny jest konkretny receptor, którego powstawanie jest uwarunkowane konkretnym genem. A więc modyfikacja tego konkretnego, może modyfikacja znowu to złe słowo, metylacja, czy te procesy epigenetyczne tego jednego genu mogą wpłynąć na jego różnicowanie. W przypadku ludzi, złożonych zachowań, traum i tak dalej, mówimy o bardzo szerokim spektrum zachowań, których nie da się przypisać genetycznie do konkretnych fragmentów DNA. Jeszcze mówiąc o różnicach między zwierzętami i ludźmi, chciałbym pokazać taki przykład z historii farmacji, bo on jest niezwykle uderzający. Otóż kiedyś wprowadzono do sprzedaży taki lek, który się nazywał Vioxx. On został potem wycofany w 2004 roku. Dlaczego? Oto był to lek, który był bardzo dokładnie przebadany na zwierzętach, na naczelnych również, a więc tych najbardziej zbliżonych do nas. I to był lek, który miał niezwykle korzystne skutki, niezwykle korzystne efekty przynosił w przypadku zwierząt. Był bardzo dobrze rokujący i w przypadku ludzi. Tylko że u ludzi spowodował 320 tysięcy ataków serca i udarów, czego w ogóle nie powodowało zwierząt. W tym 140 tysięcy poniosło śmierć. Dyrektor US Food and Drug Administration nazwał to największą farmaceutyczną katastrofą w historii świata. Te katastrofy dalej mają miejsce. My teraz lepiej to rozumiemy. Bardzo ostrożnie przechodzimy z fazy eksperymentów na zwierzętach na eksperymenty na ludziach, ale i tak wcale nierzadko zdarza się, że leki, które na myszach świetnie rokują, które świetnie rokują na szympansach czy innych naczelnych, nagle dla ludzi okazują się być zabójcze. I odwrotnie. Więc uogólnianie wniosków z jednego organizmu na drugi powinno być dokonywane, nie mówię, żeby tego nie robić, ale powinno być dokonywane niezwykle ostrożnie. Z całą pewnością nie powinno przyjmować takich generalizacji, że oto myszy wąchające kwiat wiśni udowodniły, że ludzie dziedziczą traumy swoich przodków. Jeszcze jeden czynnik, który należy wziąć pod uwagę, kiedy mówimy o tym generalizowaniu wniosku z tych myszy na ludzi, to jest problem transgeneracyjnego przekazu traumy. Rzeczywiście w psychologii mówi się o czymś takim jak transgeneracyjny przekaz traumy. Co to jest? Jeżeli wasza babcia i dziadek przeżyli rewolucję i wojnę i uważają, że każdy normalny człowiek, zapobiegliwy człowiek powinien mieć w piwnicy czy w kuchni worek cukru i worek mąki na wszelki wypadek i przez całe życie funkcjonowali w ten sposób, no bo doświadczyli jakichś tam niedostatków i wychowali w ten sposób swoje dzieci, czyli waszych rodziców, którzy być może już worka cukru nie trzymają, ale te 2 kg na wszelki wypadek, no bo przecież jak Gierek rządził, to też brakowało tego cukru. I rodzice wystarczająco często powtarzali wam, że no, normalny, zapobiegliwy człowiek powinien jednak mieć, a już w ogóle nie wyobrażają sobie, że przychodzą goście, a tu brakuje cukru i trzeba iść do sklepu. No to proszę Państwa, przekazywanie tego typu, tego sposobu myślenia, tego typu zachowań. Ja oczywiście podaję tutaj jeden prosty przykład, ale ich jest daleko więcej. Te traumy wojenne, traumy obozowe i tak dalej, one są bardzo złożone. Mówienie o tym, przypominanie o tym, mówienie o tym w historii rodzinnej powoduje, że następuje coś takiego jak
generacyjny przekaz traumy, ale niekoniecznie poprzez geny, niekoniecznie poprzez materiał genetyczny. I w zasadzie z badań, które znam, w których badano potomków ludzi, którzy przeżyli jakieś ciężkie traumy historyczne, a nie byli członkami rodziny, nie wychowywali się w tej rodzinie, taki przekaz traumy transgeneracyjny nie następuje. No i wreszcie rzecz następna, pomieszanie przyczyn ze skutkami. Jeśli badamy jakiś organizm, załóżmy, że to jest organizm chory na raka, trzustki, paskudny rodzaj raka. I badamy materiał genetyczny, mówimy, oho, ten gen jest zmetylowany u ludzi chorych na raka. I co robimy? Ogłaszamy światu wyniki, że oto procesy epigenetyczne powodują, że gen ten konkretny XXX jest metylowany i w związku z tym wywołuje raka trzustki. Czy to jest wniosek prawidłowy? Nie. Bo być może rak trzustki doprowadził do tego, że jakiś konkretny gen został zmetylowany. Tego nie wiemy. A nie wiemy tego, dlatego że prowadzimy tak zwane badania eksploracyjne, czyli bierzemy jakiś materiał i na podstawie tego materiału możemy co najwyżej postawić hipotezę, że być może metylacja tego genu prowadzi do jakiejś konkretnej choroby czy jakiegoś konkretnego zachowania. Ale żeby to zrobić, musielibyśmy się cofnąć w czasie albo przeprowadzić przynajmniej badania kohortowe, które pokazałyby, że rozwój, rzeczywiście metylacja jakiegoś konkretnego genu prowadzi bezwzględnie do powstawania tej choroby. A tego najczęściej nie wiemy. I teraz w tej fali epigenetycznej, nie tylko psychologicznej, bo tu niestety i biolodzy, i medycy również bardzo dużo o tym mówią. Za chwilę jeszcze to pokażę. Zaczyna się potworne mieszanie przyczyn ze skutkami. My coś zaczynamy rozumieć na temat epigenetyki. Zaczynamy badać jakieś zmiany epigenetyczne. Natomiast czy one są przyczyną tego, co chcielibyśmy ogłosić światu, czy skutkiem, to tego jeszcze nie wiemy. A przynajmniej w większości tych badań, które ja czytałem, jest bardzo duże pomieszanie badań eksploracyjnych z badaniami przyczynowo-skutkowymi. W związku z tym obecnie nie ma jakichkolwiek danych na temat możliwości modyfikacji materiału genetycznego, na temat zmiany DNA innego niż mutacje i te zmiany, o których mój przedmówca tutaj mówił, pod wpływem takich właśnie oddziaływań środowiska, typowych oddziaływań środowiska. Ja oczywiście nie mówię tu o wpływie promieniowania i tego typu bardzo intensywnych oddziaływań środowiska, które rzeczywiście modyfikuje materiał genetyczny, tylko mówię o takich typowych zdarzeniach, jak właśnie jakieś silne przeżycia emocjonalne, wąchanie jakiegoś kwiatu itd., itd. Nie ma zmian w materiale genetycznym. Ten materiał może zostać na chwilę włączony, wyłączony, zmetylowany, natomiast nie jest zmieniony. Przekazywany jest kolejnym pokoleniom w niezmienionym stanie, chyba że nastąpi zmiana w postaci mutacji. To wszystko nie przeszkadza jednak, proszę Państwa, abyśmy właśnie doświadczali takiej nowej fali, która wkracza w praktykę, w działanie psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów. Pani profesor doktor habilitowana Jadwiga Joszko-Ochojska jest psychiatrą i taki portal Psychiatria pod dyplomy, który służy rozwojowi właśnie psychiatrów, żeby się dokształcali, uczyli, przeprowadziła wywiad z panią profesor, zadając jej pytania,
Czyli przeżycia rodziców i dziadków mogą wpływać na przyszłe pokolenia na poziomie organizmu. Na co profesor doktor habilitowana Jadwiga Joszko-Hojska stwierdza, tak, przeżycia rodziców i dziadków zmieniają na przykład anatomię i funkcjonowanie układu nerwowego w następnych pokoleniach. Pytanie kolejne, przez ile kolejnych pokoleń dziedziczy się traumę? Pani profesor odpowiada na to, badania dowodzą, że traumę dziedziczy się co najmniej do trzeciego pokolenia. Proszę Państwa, co najwyżej do trzeciego pokolenia przekazana wrażliwość na zapach myszy dla pani profesor oznacza, że traumę dziedziczy się co najmniej do trzeciego pokolenia. Tam było co najwyżej, a tu jest co najmniej. I traumę oczywiście się dziedziczy. Nie wrażliwość na jeden zapach, która jest determinowana jednym konkretnym genem. To proszę Państwa, jeżeli tak jest, to ja się zastanawiam bardzo poważnie, bo mój dziadek doświadczył bardzo wielu różnych traum. Był Polakiem, został wcielony na siłę do Wehrmachtu, pod linią ognia uciekał do angielskiej niewoli, tam przeżył prześladowania jako Niemiec, chociaż był Polakiem i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się zastanawiam, że jeżeli wspomnienia są dziedziczone co najmniej przez trzy pokolenia, to ja chyba powinienem wystąpić po rentę kombatancką po dziadku. No jeżeli nauka bezwzględnie tego już dowiodła. Zastanawiam się... Proszę? No też. Zastanawiam się też, proszę Państwa, jak zryte musimy mieć umysły, bo nasze nasi przodkowie, chyba nie ma w naszych pokoleniach kogoś, kto nie doświadczył, mówię o dziadkach i pradziadkach, którzy nie doświadczyli ciężkich traum. To my żyjemy w czasach pokoju, natomiast i rodzice, i dziadkowie, i pradziadkowie doświadczali co najmniej jednej wojny. Przesiedlenia, faktu, że jacyś ludzie byli gwałceni i tak dalej, i tak dalej. Coś strasznego. To mój materiał genetyczny nadaje się na to, żeby naprawdę złożyć wniosek o rentę, co najmniej rentę kombatancką. Po dziadku w linii ojca, bo jeszcze dziadek w linii matki też trochę doświadczył różnych złych sytuacji. Ale to wszystko oczywiście nie przeszkadza w twierdzeniach różnych. Tu jest właśnie biolog, genetyk, Moshe Schiff. Być może część z Państwa go zna. I już w samym tytule jego wystąpienia w TEDxie w Bratysławie jest błąd. How early life experience is written into DNA. No nie jest written, nie jest zapisany, proszę Państwa. DNA pozostaje takie, jak było. On pokazuje, zachęcam do wystąpienia, pokazuje jak mocno są zmetylowane, zmetylowany jest materiał genetyczny naczelnych i różnych innych, ale to, że jest zmetylowany nie znaczy, że w tym materiale coś zostało zapisane. Została założona przysłona albo zdjęta przysłona, to wszystko. Podobnie twierdzi pani, która zajmuje się, jak sama mówię o tym, inżynierią epigenetyczną i ona twierdzi, że przy pomocy diety, przy pomocy tego, co robimy, jak żyjemy, możemy modyfikować własne DNA. I w ślad za nią oczywiście już źródła popularne Epigenetics, how you can change your genes and change your life. Tłumaczą wam, jak za pomocą medytacji, jak za pomocą diety, i tak dalej, i tak dalej, jak zmienić własny materiał genetyczny. Organizują też kursy, jest już książka, jak zmienić własne geny, jak zmienić dzięki temu własne życie, możecie ją Państwo na Amazonie kupić. Jest poradnik dla leniwych kobiet, jak zmienić swoje geny bez ruszania się w ogóle. Polecam, jeżeli Panie macie ochotę, na przykład twierdzicie, że jesteście genetycznie skłonne do otyłości albo do tego, że no, źle metabolizujecie cukry czy coś. Proszę bardzo, bez ruszania się poradnik dla leniwych kobiet, jak zmienić własny materiał genetyczny tak, żeby uzyskać efekt, jaki chcemy. Starszym ludziom oferuje się nawet zapobieganie chorobie Alzheimera.
przez to, co będą jeść, jak, ale oczywiście zapobieganie Alzheimerowi w sensie genetycznym, żeby tak modyfikować materiał genetyczny w trakcie swojego życia, żeby nie dostać Alzheimera pod koniec swojego życia. Podsumowując przykład rozmowy, którą przeprowadziłem z... Jest to jeden z wybitniejszych żyjących i pracujących psychologów na świecie w tej chwili. Michael Posner. Jeżeli Państwo przeczytacie jakikolwiek ranking psychologów, czy cokolwiek zrobione, to on w każdym z tych rankingów będzie. Wyżej lub niżej, ale wszędzie jest. To jest jeden z założycieli w ogóle ludzi, którzy dali fundamenty neuroscience, który stworzył tak zwaną chronometryczną metodę badania procesów umysłowych. I Michael Posner prowadzi też badania epigenetyczne w zakresie psychologii, dokładnie w zakresie uwagi, bo to jest obszar jego specjalizacji, zajmuje się uwagą. Ja jemu zadałem takie pytanie. Na co Michael Posner odpowiedział w ten sposób. Żeby wyjaśnić to, dopytałem jeszcze bardziej szczegółowo. Tak, to przepraszam. To pierwsze jeszcze rzucić to. Przepraszam. Warto podkreślić ten wniosek. Nie ma żadnych dowodów na to, że te doświadczenia epigenetyczne modyfikują geny w sposób przekazywany następnemu pokoleniu, co mogłoby wspierać poglądy Lamarcka, czy o dziedziczeniu cech nabytych. To, proszę Państwa, chciałbym pozostawić jako wniosek dotyczący tego, o czym mówiłem. Epigenetyka jest bardzo ciekawą dziedziną wiedzy, dziedziną nauki. Ostatnio rozwija się bardzo intensywnie. Dokonuje bardzo wielu odkryć, bardzo ciekawych odkryć, szczególnie w zakresie botaniki. Chociaż również w zakresie zwierząt i odrobinę w zakresie ludzi. Natomiast wyciąganie daleko idących wniosków, a już w szczególności stosowanie tych wniosków w praktyce tak zwanej pomocy ludziom, a de facto w praktyce zarabiania pieniędzy na traumach naszych przodków, no bo któż nie miał przodka z traumą, jest po prostu czymś, co nie znajduje w tej chwili w nauce jakiegokolwiek uzasadnienia. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do... Proszę bardzo. Są jakieś pytania? Tak. Czyli na przykład tak jak w przypadku...
wspomniał tych myszy, u których tworzą się więcej receptorów odpowiedzialnych za wykrywanie tych zapachów, to to nastąpiło wskutek tej ekspresji. Tak. No bo mysz, proszę Państwa, to jest tak, żeby o tej epigenetyce jeszcze, żeby to było jasne. Jak tu siedzimy, każdy z nas jest różny. Jakkolwiek bym nie losował i postawię dwie osoby, są drastycznie różne. I zawsze, nie pomylicie się. Natomiast, popatrzcie, większość z nas ma dwie ręce. W dłoniach mamy 5 palców. Jeden ma dłuższe palce, drugi ma krótsze palce, ale mamy 5. To, że mamy 2 ręce i 5 palców, jest uwarunkowane materiałem genetycznym, który w nas jest. Ale to, że ja mam dłuższe palce, a pani ma krótsze palce, może być spowodowane, może nie musi, ja nie mówię, że to, bo to też może być genetycznie spowodowane, ale może być spowodowane z jakimiś procesami epigenetycznymi, czyli tym, w jaki sposób działa ekspresja genów. Czyli włączeniem, wyłączeniem ekspresji genów. To duże uproszczenie w tym przykładzie, bo to się odbywa na poziomie gospodarki hormonalnej i tak dalej, i tak dalej. Ale żebyśmy mieli jasność. My mamy materiał genetyczny jako ludzie, który powoduje, że generalnie większość z nas ma 2 nogi w tym samym miejscu, 2 ręce w tym samym miejscu, głowę też mniej więcej w tym samym miejscu. Nawet owłosienie mamy w podobnych miejscach. Natomiast różnimy się w kolorze tego owłosienia, intensywności, czy to jest proste włosy są, czy są kręcone i tak dalej, i tak dalej. Na to, w jaki sposób manifestują się pewne nasze genetyczne właściwości, mogą mieć wpływ procesy epigenetyczne. I na to, czy potomek mysza straszonego prądem ma więcej czy mniej receptorów tego właśnie konkretnego środka, decydują procesy epigenetyczne, które zresztą w czwartym, piątym pokoleniu są kompletnie nieobecne. Ta metylacja znika. To się utrzymuje najwyżej do trzeciego pokolenia. Ja się zastanawiam, czy metylacja może mimo wszystko jakoś wpływać na ewolucję, na zasadzie, że umacnia jakąś cechę poza genetycznie i później to, że jakieś organizmy na przykład są bardziej odporne na zapach, no są bardziej szczerze przed niebezpieczeństwem, sprawia, że one się jakby oddalają, że następuje drobna specjacja. No, ale z drugiej strony każda mysz... Ale to zanika, za 2-3 pokolenia to zanika. No i też każda mysz, która wejdzie tam, środowisko może zachować się podobnie. Czyli właśnie to, że to nie ma podstawy genetycznej, no w zasadzie nie tworzy specjacji. Nie. Nie, no bo tu nie ma zmian w materiale genetycznym, tylko w ekspresji. Taka moda otwarta ewolucji, de facto. W sensie tych wszystkich, że tam się dziedziczy, wspomnienia. Znaczy, no to tak. Ja myślę, że to ma duże znaczenie, jeśli pracujemy na przykład gdzieś tam nad nowymi, czy nad nowymi, nie nad nowymi, ale nad roślinami takimi, jakie chcemy uzyskać. Jeżeli jesteśmy w stanie metylować odpowiednie sekwencje genów w taki sposób, jaki chcemy, to pewnie możemy modyfikować te fenotypy i to niekoniecznie musi być tylko zabawa, ale to może być jakieś praktyczne narzędzie, tak to sobie wyobrażam. Proszę też wziąć pod uwagę, ja nie jestem genetykiem, biologiem, ani epigenetykiem. Ja zająłem się tym tematem, bo jestem psychologiem i zająłem się tym tematem z powodu tego, jak bulwersujące dla mnie jest stosowanie generalizacji pochodzących z biologii do psychologii. Stąd też ja to na bardzo takim poziomie prostym starałem się wytłumaczyć, że jak daleko możemy po prostu iść w wyciąganiu wniosków. Bardzo niedaleko. Jeszcze chciałem dodać, przepraszam, tylko wtrącę, bo to jest ciekawe, mam nadzieję, że ja się spotkałem ze stosowaniem tego eksperymentu o myszach i takich przegiętych wniosków z niego płynących, również w polityce, również w tak zwanej polityce postkolonialnej. To był taki dylemat, że no jest jakby ta pozytywna dyskryminacja. Na przykład na uczelniach amerykańskich za bycie czarnym dostaje się dodatkowe punkty, a za bycie żółtym dostaje się szczególnie dodatkowo ujemne punkty. No i
podniosła się wrzawa, że przecież wszyscy czarnoskórzy są w swojej sytuacji socjalnej. Niektórzy są dużo lepsze niż białoruskińczyków czy białych. No więc te takie grupy zajmujące się mocno wykluczeniem stwierdziły, że właśnie dziedziczy się traumę. Że nawet jeśli ktoś się wychował w dobrych warunkach, bogatej rodzinie, to jest świetnie wyedukowany, no to on i tak dziedziczy do traumy. Dlatego i tak musi go dotyczyć na pozytywna dyskryminacja. I tak musi dostać te swoje relacje. I z tym się spotkanie na pewno. To już idzie w polityce. Więc kolejna dziadka to pomoc przyszłościowa. Wybrzał, a okazało się, że to trzeba będzie pomóc społeczności. No bo już tak, w praktyce społecznej. To dobrze w środowisku akademickim. Tak. Tak. Tak dla mnie to już chodzi dziadka, przepraszam się nie musiałam. Ja nie wypowiadam się tak bardzo, bo znaczy ja jestem już przedstawicielem innej zupełnie dziedziny badań. I tak myślę o, znaczy ten wątek dziedziczenia traumy przodków pojawia się w badaniach nad Holokaustem na przykład bardzo często, tak. Ale to nie w kontekście tym, o ile pamiętam z publikacji, które znam, że zmienia się materiał genetyczny konkretny, czyli struktura DNK, tylko tak jak pan doktor mówił, że jestem transgeneracyjny. Transgeneracyjny. To część, tak. Prawda? Więc jeśli chcę bardziej w odniesieniu do tych politycznych związków. Ta pamięć dyskryminacji. Myślę, że jest tak silna, że bardzo często... Ale to są, żebyśmy mieli... Oczywiście, ja się zgadzam. Inną kwestią jest transgeneracyjny przekaz traumy, społeczny, kulturowy, bo taki on jest, ale to nie jest dziedziczenie. Bo jeżeli w dyskursie publicznym mylimy ze sobą pojęcie dziedziczenie z pojęciem przekazu kulturowego, no to porobią nam się takie potworki polityczno-społeczne dziwne, że za chwilę antyszczepionkowcy to będzie mały pikuś przy tym. To znaczy, że naprawdę wystarczy usiąść na parę godzin przed Google, zwłaszcza pan jest tu szukać. Tam są poważne dyskusje, gdzie rzeczywiście jest rozważane, że to nie jest tylko dziedziczenie kulturowe, bo kulturowe to wiadomo, że dziedziczy się różne rzeczy, tylko właśnie w przypadku, który zarzuca, że nie zawsze jest dziedziczenie kulturowe, że tutaj naprawdę już nie ma żadnych powodów, żeby ktoś się czuł dyskryminowany. Ale to, w ogóle określenie dziedziczenie kulturowe jest jakieś dziwaczne. Proszę bardzo. Ale kwestia, faktycznie pytam, bo nie wiem. Trochę kulturowe, trochę dziedziczenie biomu. Co takiego jeszcze? Biom, te bakterie, które żyją w chmurze. Aha. Tak. No właśnie, ja jestem inżynierem, tak. Ja robię środowisko, ale tylko w zakresie biotopu. Dla mnie było ciekawostką dowiedzieć się o zjawisku metabolicznego getta opisywanego przez biologów, przez ewolucjonistów, o tym, jak wygląda dziedziczenie. No tak, w ludzkim ciele mamy chyba 10% naszego DNA, jeśli chodzi o sztuki komórek. Większość to są bakterie, malutkie komórki, ale na wagę wychodzi, że większość DNA obsługuje kilka kilogramów tych naszych gości, naszych ciała. Tylko że język chemiczny, jaki porozumiewają się do ustroju wewnątrz nas żyjące, jest odczytywany przez mózg również na poziomie neurotransmitterów.
Czyli to, jakie mamy bakterie, może bardzo mocno wpływać na działanie, na fizjologię naszego układu nerwowego bezpośrednio. Na poziomie zupełnie chemicznym. Teraz skład tych bakterii może być nie to, że dziedziczony jako transmisja genetyczna, tylko po pierwsze, jak wygląda życie płodowe, jak wygląda zaopatrywanie płodu w to, czym się żyli na tym etapie, później przez mleko matki, jak informacje, właśnie nie tylko genetyczne, ale już te, ta część informacyjna zawarta w pokarmie, jakiego rodzaju biom, jakiego rodzaju choroba, który na powstanie jelitach noworodka, w sporej mierze zależy od tego, jakim mlekiem jest karmiony i czym w ogóle jest karmiony. I tutaj, jak widziałem, mapy rozkładu takiego genetycznego gena, to się nakładało na mapy ubóstwa miejskiego. Z przykładem mniejszości kulturowych, które długo żyją w stanie trwałego ubóstwa z pokolenia na pokolenie, chodzi głównie o kultury imigrantów, słabo asymilujących się w społeczeństwach zachodnich. I tam okazuje się, że sposób właśnie tego trawienia na łóżku, sposób, skład tego, bo wielu ludzi się łóżkę i w pewnej mierze jako konfiguracja jest zachowywany z pokolenia. Nie zawsze jest dziedziczony na zasadzie transmisji genetycznej, tylko jako transfer kulturowy, który objawia się kolonizacją przez takie, a nie inne bakterie, ale to przekłada się na sposób emocjonalności, przez to, że te różne bakterie powodują produkcję różnych neurotransmitterów. I tego rodzaju zjawisko, mam wrażenie, że jest tego rodzaju nowością, jest wielkim kłopotem interpretacyjnym, ale przede wszystkim jest problemem badawczym. Na ten temat, o tym wiem, lekarze zaczynają mówić coraz więcej i coraz śmielej i pojawiają się faktycznie terapie psychologiczne, psychiatryczne, polegające na równoważeniu tej flory bakteryjnej, podobno z drobnymi efektami. I czy tutaj sprawa tych przyczyn i skutków tej słabo brzmiącej dziedziczenia kulturowego, czy tutaj te elementy biologiczne, ale tego naszego towarzystwa, tych społeczności, które są u nas, nie są jakimś zjawiskiem, o którym jak nie pomyślimy, że mamy gości w sobie, to możemy schodzić na manowce usztywnienia metodologicznego po ustalaniu tej kulturowej i tej biologicznej. To znaczy tak, ja nie podejmuję się odpowiadać na to pytanie merytorycznie, czyli jak te kultury bakterii działają na nas konkretnie, jak modyfikują nasze procesy emocjonalne, bo po prostu nie znam tych badań. Natomiast uwaga metodologiczna, bo tutaj mogę się odnieść do tego, o czym Pan mówił, to te studia, o których Pan wspomniał, tak jak Pan je opisał, to są znowu studia eksploracyjne. Czyli mamy do czynienia pewną populację, nie znamy przyczyn, co jest przyczyną, co jest skutkiem, mamy pewne korelacje, staramy się z tego wyciągać wnioski. Rzetelne badania kohortowe, no to musiałyby polegać na tym, że część tej populacji została wyjęta do innego środowiska, gdzie są inne zwyczaje kulinarne, żywieniowe itd., itd. I po upływie dużego okresu życia te dwie kohorty powinny zostać ze sobą porównane i wtedy możemy zacząć przypuszczać o skutkach i przyczynach. Szczególnie, że znaczy możemy wcześniej, jeżeli mamy dobrą teorię wyjaśniającą, ale w tym przypadku nie ma dobrej teorii wyjaśniającej. Jeżeli jest dobra teoria wyjaśniająca, to możemy na podstawie tej jednolitej teorii starać się wyciągać wnioski o relacjach przyczynowo-skutkowych. Ale to jesteśmy na poziomie eksploracji problemu i znowu przestawianie człowiekowi diety z przesłaniem takim oto, że jak ci przestawię tę dietę, to nagle się zmieni twoja emocjonalność i tak dalej. Człowieka pozbawia naturalnego biotopu i się mu wtłacza nowy. Czyli robią eksperymenty niekontrolowane, naturalne eksperymenty na ludziach. No i jakieś tam są rezultaty. A jeszcze chciałem powiedzieć, że... Rezultaty zawsze jakieś będą. Ciekawe, że można pozbyć się części jakichś przypadłości. Jest też taka istotna sprawa,
jak się dziecko rodzi, czy okazało się, że są duże różnice, bo kobieta rodziła jakby normalnie i przez cesarskie cięcie. I podczas tego rodzenia normalnego się on zakaża tym biotopem matki i jest, ma inne właściwości statystycznie chodźmy, niż te, co się rodzą cesarskie, bo tam nie przechodzą przez te drogi lądne, które tam są, wiadomo, że zasiedlone są jakimś tym. I tam w statystykach wychodziło jakieś tam nowe dane. Czy to nie robi eksperymentu na ludziach, tylko to się samoczynnie, no bo no, część kobiety robi sobie te cesarki, czy znaczy po prostu ulega im. I wychodziły tam jakieś konkretne różnice. Także ten biotop. A też próbują właśnie, jakby odkrywać ten biotop, że wymieniają. Czy asertycznie wyczyszczają ten stary biotop, zły jaki powiedzmy. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, czy człowiek jest w stanie przeżyć coś takiego, wyczyszczenie biotopu. To brzmi podejrzanie. Proszę Państwa, no, to są dyskusje. Ja myślę, że tu mikrobiolodzy i biolodzy byliby bardziej adekwatnymi dyskutantami niż ja. Tak jak mówię, ja się mogę wypowiadać na temat metodologii badań, słysząc o tych grupach, jak są te badania robione, natomiast na pewno nie merytorycznie, nie jestem specjalistą, jeśli idzie o faunę bakteryjną, o florę, przepraszam, bakteryjną człowieka, o biotop i tego typu sytuacje, także przykro mi, ale nie rozwinę tego tematu. Panie, jeszcze też powiedzieć, że przypuszczalnie, jak Rosjanie uciekali z Rosji na, no jako Żydzi, się okazało, że tam w tych Żydach, którzy uciekali, było mało Żydów prawdziwych. To była taka furtka, żeby dostać się z socjalizmu. No i przypuszczalnie ci nie Żydzi genetyczni, później wychowani w tych szkołach w Izraelu, oni być może byli traumę później, no ale oni kompletnie byli. Rozumie pan, że no po prostu mnóstwo Rosjanie, którzy uciekali ze Związku Radzieckiego, ja dlaczego się między innymi, bo ja im też pomagałem, ale to nie istotne wszystkim. I po prostu część była w ogóle nie Żydami. To była taka furtka, żeby wejść. Jak lata pan mówi? 89 rok. No ale ja mówię o latach. Dobrze, ale to patrzy. Ale dobrze. Tam u góry ktoś chciał jeszcze zadać pytanie. Ale ja to sobie. Bardzo proszę. Może wrócę do epigenetyki z tej ucieczki czy migracji rosyjskich Żydów do Izraela i nie Żydów rosyjskich do Izraela. Ja się oczywiście zgadzam z tym ogromnym nadużyciem przez psychologów, psychoterapeutów epigenetyki. No to jest trochę także tonący. Chyba się brzydko, jak nie dało się wyjaśnić wielu rzeczy i nie daje się dalej wyjaśnić, to łapiemy się tego rozwiązania. I znaczy jest dużo badań, bardzo wiele nie wiemy tego, jak wygląda ten mechanizm epigenetyczny. Oczywiście metylacja to jest jeden z mechanizmów, na przykład acetylacja, zmiany konfiguracji histonów itd. Natomiast są też dane, które pokazują, że nie cieni proces epigenetyczny może dochodzić do 12-13 pokolenia. Oczywiście to się da zbadać, bo mają krótszy okres życia, oczywiście generacji. Natomiast zwrócę uwagę na to, że jest wiele danych, które pokazują, że w istocie proces epigenetyczny, czy częstość, czy gęstość, czy ilość raczej tych metylacji, acetylacji zwiększa się z życia, w ciągu trwania życia. Czyli innymi słowy, jak się bada, to powiedzmy sobie u noworodków czy niemowląt, jest tego dosyć mało. I na przykład fantastyczne badania są i dają nam światełko w tunelu, żeby rozwiązać pewne problemy niezgodności bliźniąt monozygotycznych. Bo się okazuje, że bliźnięta monozygotyczne na początku, w pierwszym okresie życia, powiedzmy w pierwszym roku życia, właściwie nie ma różnic w wysyceniu metylacjami, acetylacjami i tak dalej, jeżeli chodzi o genomy. Wraz z czasem trwania życia zwiększa się ta różnica. Czasami jest naprawdę bardzo duża. Czyli dzieją się różne procesy środowiskowe, które w okresie postnatalnym, ja nie twierdzę, że w prenatalnym nie ma takich procesów, bo na pewno myślę, że takie czynniki jak nikotynizm matki, alkoholizm matki i tak dalej, to nie tylko są czynniki teratogenne, ale również właśnie mogą być epigenetyczne. I nagle okazuje się, że jak się bada bliźniaki monozygotyczne, mają te same geny, znaczy tam jakieś mutacje drobne mogą zachodzić w międzyczasie, ale to jest bardzo, bardzo wielki proces. W związku z tym potem to jest bardzo ciekawe narzędzie, czy możliwość wyjaśniania niezgodności. Na przykład w tej chwili bardzo mocno się zwraca uwagę na to,
Przykładowo, jeżeli mamy niezgodność orientacji seksualnej w bliźniu monozygotyczny, to badania pokazują, że w istocie jest duża różnica w procesach medynacji między dwoma bliźniakami. I w związku z tym to może nam wyjaśnić. I w tym kontekście myślę, że łatwiej jest rozwiązać ten problem przyczyna, skutek, skutek, przyczyny. Bo jeżeli one się kumulują, te różne czynniki działają w ciągu pełnia życia, to to jest ważne. Natomiast jeszcze raz powtarzam, zgadzam się z tym nadużywaniem tych epigenetycznych procesów. Często na podstawie badań na myszach, bo my wiemy, że faktycznie są takie przypadki, że jeżeli mysz, samica jest karmiona odpowiednio inną dietą, w której jest dużo na przykład kwasu foliowego, witaminy B i tak dalej, to na przykład prawdopodobieństwa ekspresji jednego albo drugiego genu wtedy na agouti i jej potomstwa jest zupełnie inny, proporcjonalnie. Więc na podstawie tego typu badań, ja rozumiem, że to jest możliwe, dlatego że oczywiście te procesy fizjologiczne nie bierze wszystkie, bo podawał przykład, że tak może nie być, ale w końcu ten model Satchi, taki ogólny mechanizm fizjologiczny i jednak działa, więc możemy podejrzewać, żebyśmy mieli możliwości, na szczęście nie mamy możliwości, chociaż Chińczycy na pewno to robią, bo oni się tam nie trzymają tego zawodu. Robić różne eksperymenty dotyczące właśnie takich zmian i pokazywać, jak jest kierunek, czy gdzie jest przyczyna, gdzie jest skutek. No to uzupełniając, to się mówi w ogóle, że zmiany epigenetyczne są odpowiedzialne za procesy starzenia się w ogóle. Więc ta kumulacja tych procesów metylacji innych z wiekiem jest naturalnym wynikiem oddziaływania środowiska na organizm. Nie? No tak, ale musimy pytać jednej kwestii, bo cały czas mamy takie, tak jak pan to mówił, wrażenie, że to chodzi o wzrost hipermetylacji. Natomiast bardzo często dochodzi do różnych zaburzeń przy hypometylacji. Czyli to nie jest tak, że kumulują się te CPG, czyli grupa metylowa dołącza się do cytozyny. Czasami jest zbyt mała liczba metylacji i ona doprowadza do problemu, bo jest inny typ albo nadekspresji określonego genu, albo odwrotnie. W związku z tym tutaj zwracam uwagę, taka techniczna może uwaga, że nie chodzi o to, że ma się zwiększać, bo są geny, które są hypometylowane za mało i wtedy dochodzi do zaburzeń. Z pewnością jest to bardzo ciekawy obszar badań, oby przyniósł nam jakieś rezultaty. Natomiast... On przynosi. Tylko trzeba uważać, żeby przedwcześnie nie wyciągać wniosków, tak jak to robią nie biolodzy, nie genetycy, tylko właśnie, no nie chcę nazywać, ale ludzką psychiką. To było właśnie przesłanie mojego wykładu. Dziękuję bardzo. To jeszcze pan chciał.